Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Dzisiaj na temat samooceny. Samoocena to nasz zespół sądów i opinii o sobie samych. Jak z nią jest wśród ludzi? Różnie. Generalnie ludzie dzielą się na tych z niskim i wysokim poczuciem własnej wartości. Tak naprawdę samoocena to fundament, na którym człowiek buduje całe swoje jestestwo. Na naszą samoocenę od najmłodszych lat ma wpływ wiele czynników. Po pierwsze, dom rodzinny i to, co w nim słyszymy na swój temat. Ważne jest, aby rodzic utwierdzał swoje dziecko w przekonaniu, że jest mądre, że wszystko potrafi, że jest śliczne, że da radę i będzie zachęcał je do podejmowania samodzielnych działań oraz nagradzał za włożony wysiłek. To da maluchowi poczucie własnej wartości i zbuduje tą swoją wartość. Będzie próbował. Dajmy sobie i dzieciom prawo do popełniania błędów. Nikt nie nauczył się niczego, nie popełniając błędów. Thomas Edison, twórca żarówki, powiedział: nie odniosłem porażki, po prostu odkryłem 10 tysięcy błędnych rozwiązań. Czyż to nie jest piękne? Na naszą samoocenę w późniejszym etapie życia mają także wpływ znaczące osoby w naszym życiu. Dla jednych będzie to ojciec, babcia, ciocia. Dla innych będzie to ktoś, z kogo zdaniem się liczą, kogo chcą naśladować czy powielać. To może być woźna w szkole, która w odpowiednim czasie wypowie znaczące dla tej osoby słowa. A może trener, który zawsze w ciebie wierzy, popycha do większego wysiłku, zagrzewa do walki i cieszy się twoimi sukcesami. Ważne, żeby mieć kogoś takiego obok siebie. Kolejny czynnik to kultura i środowisko, w którym wyrastamy. One też mają wpływ na naszą samoocenę. Jeśli w danym społeczeństwie za atrakcyjne uważa się duże piersi, to jak będą się czuły osoby, którym natura poskąpiła krągłych obfitości? Zatem wygląd też wpływa na nasze poczucie własnej wartości. I tu znów rola rodziców i najbliższych, aby doceniać różnorodność i umieć pochwalać inność. I na koniec ważne jest to, co ja, jako osoba dorosła, wiem już na swój temat i co z tym robię. Czym charakteryzują się ludzie z niską samooceną? Odczuwaniem negatywnych emocji, brakiem motywacji do działania, uważają, że są gorzej wykształcone, brakiem asertywności, to wynika z chęci przypodobania się innym, brakiem umiejętności podejmowania decyzji, perfekcjonizmem. Mają nadzieję, że jeśli będą mistrzami choćby w najdrobniejszym aspekcie życia, to zostaną zaakceptowani. Mają nieustanne poczucie winy, nie radzą sobie z krytyką, są niezadowolone z życia oraz nie wierzą we własne możliwości. Nie mają pewności siebie, a często spowodowane jest to, że mają nie taki wygląd zewnętrzny, jaki chcieliby. Uważają, że mają gorszy status społeczny, że mniej zarabiają, a na dodatek swoją samoocenę opierają wyłącznie na opinii innych ludzi. To ślepa uliczka. Mam prośbę. Wykonaj proste ćwiczenie. Poproś 5 osób, które Cię znają z różnych miejsc i środowisk. Niech będzie to przyjaciółka, kolega z pracy, członek jakiejś grupy czy społeczności, do której należysz, sąsiadka, nie wiem, ktokolwiek, aby napisały o Tobie, jaką osobą jesteś w ich oczach, jak Cię widzą, jak Cię odbierają. Poproś, żeby wysłały to do Ciebie w formie SMS-a. Zdziwisz się, jaka ich ocena będzie różniła się od Twojej. A jakie są osoby z wysoką samooceną? Często są aroganccy w stosunkach z innymi ludźmi. Wyznaczają sobie nierealne cele. Przypisują sobie cechy, których nie posiadają. Czują się pewnie, ale odczuwają ciągły strach, że pojawi się ktoś, kto będzie od nich lepszy. Ciągle się porównują, sprawdzają, a to uaktywnia w nich mechanizm agresji. Są przekonani o własnej nieomylności. Są egoistyczni i roszczeniowi. Nie mówią o swoich wadach, bo je po prostu ukrywają, a swoje kompleksy ukrywają pod fałszywą pewnością siebie. Tymczasem prawidłowa samoocena jest wtedy, gdy czujemy się ze sobą dobrze, wraz z tym całym życiowym bagażem doświadczeń. Akceptujemy swoje zalety i wady, bo któż ich nie ma? Jak czujesz się sama ze sobą? Czy lubisz spędzać czas tylko ze sobą? Czy odpowiada Ci Twoje towarzystwo? Czy lubisz siebie? Kochasz? Akceptujmy różnorodność. Świat byłby przecież nudny, gdyby wszyscy byli jednakowi i pod linijkę. Wszyscy są inni i właśnie przez tą różnorodność świat jest piękny i ciekawy. Nikt nie jest ani lepszy, ani gorszy.
Masz niższe poczucie własnej wartości? Zawsze możesz to zmienić. Popracuj nad sobą. Zmień to, co zmienić możesz i zaakceptuj to, na co nie masz wpływu. Uważasz, że źle wyglądasz? Stoj przed lustrem, nago. Popatrz krytycznie na siebie. Masz nadwagę? Źle się z tym czujesz? Uważasz, że gdybyś to zmieniła, poprawiłoby to swoją samoocenę? Idź na ćwiczenie, zacznij się ruszać. Masz garbaty nos? Przeszkadza ci to? Zrób operację plastyczną albo go po prostu pokochaj i przestań drążyć temat. Czujesz się gorsza, bo jesteś niewykształcona? Nic straconego. Znam człowieka, który w wieku 70 lat poszedł na studia. Ty też możesz, zrób to. Na naukę nigdy nie jest za późno. Nie masz markowych ciuchów? Nie musisz, przez to nie poczujesz się lepsza. Ale zrób coś sama, z niczego, pokombinuj. Na pewno będziesz przez to oryginalnie ubrana, bo nikt nie będzie miał takich samych ciuchów jak ty. Jeżeli nie masz zdolności, idź po prostu do second handu. Tam też za niewielkie pieniądze można wygrzebać perełki. Możesz poprawić lub zaakceptować każdy aspekt swojego życia. Tylko przestań się nad sobą użalać i nie szukaj wymówek. Każdego dnia bądź lepszą wersją samego siebie z wczoraj. Jesteś cudowna, jedyna i niepowtarzalna. Bądź sobą, bo ludzie, którzy się akceptują, są bardziej atrakcyjni dla innych. Dziękuję ci serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na kolejną Energy Boost środę i pamiętaj, że mam swój kanał również na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie, Marzena Śmigielska.